Miasto jest bardzo aktywne w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami i chcemy pochwalić się przy okazji tych dni osób z niepełnosprawnościami właśnie tymi działaniami, które podejmujemy, ale przede wszystkim chcemy świętować. I zapraszamy do tego świętowania nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale wszystkich. Święto będzie odbywać się tradycyjnie, bo po raz 23 na Placu Wolności między 12 a 13 września. Święta tak naprawdę wspólna zabawa. O szczegółach tej zabawy, tak jak mówiłem, specjaliści, fachowcy, którzy na co dzień, pozwólcie Państwo, że się usunę, ale serdecznie wszystkich zapraszam do tego świętowania, oby pogoda się taka dobra utrzymała. Pogoda dopisze, sięgając pamięcią wstecz, zwykle mamy do tej pogody szczęście i faktycznie możemy zaprezentować całą masę różnych atrakcji i ofert, które zostały przygotowane na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami. 12-13 września, tak jak powiedział Pan Prezydent, główna arena Plac Wolności, ale to nie jest oczywiście jedyna i myślę sobie, że będzie też sposobność, żeby powiedzieć o szczegółach, bo warto chociażby było wskazać Stadion Lekkoatletyczny, gdzie będzie odbywać się Spartakiada, czyli połączenie obchodów, święta, rozrywki ze sportem, z ruchem, a wiadomo, że sport to zdrowie. Pierwsze skromne jednodniowe wydarzenie, a teraz proszę popatrzeć, trzydniowe wydarzenie z udziałem marszałka, z udziałem prezydenta i wszystkie osoby, które na co dzień zajmują się, czy wspierają osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnościami, będą mogły zaprezentować efekty swojej pracy, tych nawet kumulacji, powiedziałbym, które pojawiają się w ostatnim roku. Od poprzedniego roku przecież wiele się w tych dziedzinach wydarzyło, również w Opolu. Opole naprawdę jest świetnym miejscem do życia, co zresztą pokazują statystyki, jest również świetnym miejscem do tego, żeby pokazywać problemy społeczne, żeby o nich mówić i żeby wsłuchując się w głos. Oczywiście tutaj i takie spotkania towarzyskie, takie na ucho coś. Panie prezydencie, pani wojewodo, może coś bym powiedział. Więc takie towarzyskie spotkania również się będą odbywały, mało formalne, ale one wzbogacają wiedzę zarówno władzy, jak i podmiotów, czyli społeczeństwa w sprawach związanych z niepełnosprawnością. W tym roku również organizujemy konferencję pod nazwą Kierunek Dostępne Opole, podczas której chcemy pokazać dobre praktyki w zakresie wdrażania dostępności w innych miastach. Będziemy mieli trzech prelegentów, panią Paulinę Totę-Stawarczyk z Fundacji Polski Bez Barier. Jest to architektka, która tworzyła standardy dostępności dla Wrocławia czy Warszawy. Drugim z prelegentów będzie pani Anna Żurawska z Fundacji Kultury Bez Barier. Obecnie zasiada w Radzie Dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także inicjatorka sieci liderek i liderów dostępności oraz pan Włodzimierz Ożga, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski. Zasiada również w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, która działa przy prezydencie miasta Opola, a także w Wojewódzkiej Społecznej Radzie do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, która funkcjonuje przy Marszałku Województwa Opolskiego. Podczas tej konferencji będziemy spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto wdrażać standardy oraz jak współpracować w relacjach organizacje pozarządowe, Urząd Miasta, aby tą dostępność wdrażać skutecznie. Zapraszamy 12 września, godzina 12:30, Miejska Biblioteka Publiczna na Minorytów. Mamy jeszcze zapisy otwarte. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać w Biurze do Spraw Dostępności Urzędu Miasta Opola. Polityka miasta wobec osób z niepełnosprawnościami to są działania, które dzieją się przez cały rok. To jest mnóstwo programów, mnóstwo różnych form wsparcia i o tym będziemy oczywiście przypominać. Natomiast muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. 23 Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami po raz 23
organizowane w głównej mierze przez Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Niestety nie dotarł do nas pan prezes, natomiast ja z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować przedstawicielom Towarzystwa Walki z Kalectwem i pracownikom MOPR-u, którzy się mocno zaangażowali w organizację tych dni. Zapraszam wszystkich państwa przede wszystkim na Jarmark Niezwykłości. Jarmark rękodzieła wytworzonego przez osoby z niepełnosprawnością. Naprawdę do nabycia tam są niesamowite rzeczy, w których widać talent i duszę i serce naszych mieszkańców. Więc po prostu wszystkich państwa serdecznie zapraszam w dniu 12-13 września na Plac Wolności. Na pewno dużo się będzie działo.